2012 rok. Jednym z częściej powtarzanych żartów w tamtym czasie był fakt, że 21 grudnia miał nadejść koniec świata, bo kończył się kalendarz Majów. Ja sobie żartowałem raczej, że w tym roku nadejdzie koniec świata, bo mój rocznik miał wtedy 18. Jednak końca świata nie było, a po końcu kalendarza Majów rozpoczął się kalendarz Czerwców. Podejrzewam, że gdyby nie pewna chytra pani, to na pewno o końcu świata wspomniałbym w grudniu, ale jednak w Polsce pojawił się wtedy ważniejszy temat. Zapraszam Was do nostalgicznej podróży w czasie i sprawdzenia, co było na czasie w 2012 roku. Jestem piratem i wiem o tym. Na początku 2012 przez nasz kraj przetoczyła się fala protestów związanych z dokumentem Unii Europejskiej o nazwie ACTA, który dotyczył praw autorskich w internecie. Nie ma co ukrywać, wtedy ludzie masowo wyszli na ulicę, bo uznali, że po wprowadzeniu ACTA w życie skończy się ściąganie pirackich gier z torrentów, a nawet używanie zdjęć z internetu do memów. ACTA miał regulować przede wszystkim ochronę własności intelektualnej w obszarze np. farmacji, a w mniejszym stopniu miało to dotykać internet. Sprawa była serio poważna. Ówczesny premier Donald Tusk spotkał się z protestującymi oraz przedstawicielami ówczesnych internetowych celebrytów i kilka godzin debatował nad tą ustawą. I co ciekawe, mimo wstępnego podpisania umowy przez Unię oraz zainteresowane kraje, to Parlament Europejski pod koniec stycznia odrzucił ACTA, więc dalej mogliśmy sobie tworzyć śmieszne memy. Ale zanim przejdziemy do kolejnego miesiąca, to chciałbym wspomnieć Wam o serwisie Letyshops, dzięki któremu możemy robić taniej zakupy w internecie. Letyshops to usługa cashbackowa, która pozwala zaoszczędzić kilka procent wydawanych pieniędzy w jednym z niemalże 3000 sklepów współpracujących z serwisem. Na głównej stronie znajdziesz ich całą listę wraz z podaną wartością, ile procent Letyshops zwróci Ci za zakupy. Aktualnie w serwisie trwa tydzień podróżniczy, co oznacza szereg gorących promocji i zwiększonych cashbacków, wszystko po to, żebyś mógł tanio kupić wszystko, co przyda Ci się na wakacjach. 17 i 18 czerwca największy zwrot gotówki będą mieć sklepy odzieżowe, takie jak Sinsay, Answer czy Decathlon, więc jeśli nie masz jeszcze kupionych kąpielówek, żeby wyrywać foczki w Mielnie, to masz teraz ku temu najlepszą okazję, by kupić je w promocyjnej cenie. Ja dodatkowo polecam Ci zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która automatycznie powiadomi Cię o cashbacku, gdy tylko odwiedzisz stronę sklepu współpracującego z Letyshops, żebyś nigdy nie zapomniał o tym, że możesz zaoszczędzić hajsik. Jeśli nie masz jeszcze konta na Letyshops, to załóż je już teraz i rób zakupy taniej w internecie. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz oczywiście w opisie. W listopadzie 2011 roku premierę miała piąta część serii The Elder Scrolls zatytułowana Skyrim, która to w sumie do dzisiaj pozostaje bardzo dużym hitem. Nic więc dziwnego, że istniało duże poruszenie w internecie na jej temat. Jednym ze słynniejszych memów związaną z grą był tekst I took an arrow in the knee, ponieważ mnóstwo strażników w grze często kierowało słowa w kierunku głównego bohatera, że kiedyś też byli podróżnikami jak on, ale dostali strzał w kolano. Tekst ten słyszany był podczas rozgrywki tak często, że wszedł do głowy grającym i pozostawał tam na długo. Dobrze wiemy, że koty rządzą w internecie, ale StarCat, czy raczej znany w polskim internecie jako Co ja patrzę, podbił naszą część sieci w marcu 2012. Kotka widoczna na tych memach to urodzona w 2004 roku Helia, międzynarodowa czempionka rasy brytyjskiej krótkowłosej. Zaczęła podbijać 4chana w roku 2010 tymi swoimi wielkimi, dużymi oczami, tak jakby wpatrywała się w coś bardzo intensywnie. Reaction image ten dotarł do Polski z początkiem roku 2012 i używało się go podobnie jak na 4chanie, czyli jako reakcję na różnego rodzaju głupoty, jakie spotykamy w internecie, a sami doskonale wiecie, że spotykamy ich całkiem sporo. W kwietniu 2012 doszła do nas bardzo mądra moda polegająca na próbie zjedzenia łyżki cynamonu. Z uwagi na to, że cynamon jest suchy jak wiór, to zjedzenie tego jest praktycznie niemożliwe, ale cały internet oszalał wtedy na punkcie tego challenge'u. Ogólnie wyzwanie to było obecne w internecie od 2001 roku, ale popularność zdobyło, gdy każdy mógł wrzucić materiał wideo z próby wykonania tego zadania, ponieważ krztuszenie się cynamonem jest po prostu widowiskowe. Wykonywanie tego challenge'u przez młodsze dzieci stało się swego rodzaju problemem, bo jednak istniało ryzyko zadławienia się czy podrażnienia gardła tym dziadostwem. Ja na szczęście się w to za bardzo nie bawiłem, jako 18-latek miałem swoje dorosłe challenge'e jak wypicie piwa na jeden raz. Chociaż to chyba było rok później. Nie pamiętam. Nic tak nie wchodzi jak wódka.
kurtka pod disco polo. Maj 2012 był miesiącem wydania pierwszej płyty braci Figo Fagot. Zespół Bartka Walaszka, który powstał w ramach żartów serialu Kaliber 200 V, był istrym hitem 10 lat temu i każdy śpiewał ich wspaniałe utwory jak Bożenka, Hot Dog albo Małgoś Głupia. Tak właśnie a propos tych osiemnastek, o których mówiłem na początku, to pamiętam, że ich płyta zatytułowana Na Bogatości była jednym z podstawowych prezentów urodzinowych. Mistrzostwa Europy rozgrywane w Polsce i na Ukrainie były jedną z większych imprez sportowych na terenie naszego kraju. Pod względem sportowym było jak zawsze, zagraliśmy mecz otwarcia i dwa mecze o wszystko. Chociaż trzeba przyznać Błaszczykowskiemu, że w meczu z Rosją walnął zarąbistą bramkę. Mam nadzieję, że tak samo huknie, jak będzie powtarzać karnego z meczu z Portugalią. Najbardziej memiczny, jeśli chodzi o mecze Polski, okazał się być jednak Przemysław Tytoń, który wszedł na boisko w meczu z Grecją i wybronił karnego po faulu na czerwoną kartkę przez Wojciecha Szczęsnego. Memem również stał się wtedy Mario Balotelli, piłkarz reprezentacji Włoch, który przez swoje gadanie o Polsce, że nie warto tu przyjeżdżać, bo są tu sami rasiści, stał się wtedy numerem jeden wśród znienawidzonych piłkarzy w naszym kraju. Szelender? Co to jest? W ciągu wakacji 2012 zaczął popularyzować się w internecie Slender, czy raczej niezwykle wiralowa, prosta horrorgierka oparta na tej internetowej legendzie. Slender to nic innego jak 3-metrowy łysy facet w garniturze, przypominający trochę takiego wyższego pitbula, który porywa w lesie dzieci. Jego postać funkcjonowała jako główny bohater serii Creepypast zapoczątkowanych w roku 2009 dzięki przerobionym w Photoshopie zdjęciom, gdzie paranormalna postać widywana była w pobliżu dzieci. Dzięki ogrywaniu Slender The Eight Pages przez chyba dosłownie każdego youtubera w tamtym czasie, to wszyscy mogliśmy się z tym dziełem zapoznać. W sumie, kto nie grał, polecam sobie odświeżyć ten tytuł, było to chyba darmowe, mi nigdy nie udało się przejść tego w całości, bo ten łysiak zawsze mnie łapał, a szkoda. Nie chcę. Kolejny wakacyjny mem to idealny przykład, że jeśli ktoś się na czymś nie zna, to nie powinien się za to zabierać. W sierpniu 2012 roku w internecie pojawiły się zdjęcia odrestaurowanego fresku Jezusa Chrystusa z jednego z hiszpańskich kościołów. Oryginalny malunek zatytułowany Ecce Homo został wykonany w roku 1930 przez malarza Eriasa Martineza i jak to bywa ze ściennymi malowidłami, to w ciągu kilkudziesięciu lat zaczęło ono niszczeć. W 2012 roku 80-letnia Cecilia Jimenez uznała, że postara się odratować Ecce Homo i zrobiła to. No cóż, internet szybko zaczął się nabijać, że Jezus wygląda tu jak częściowo ogolona małpa albo jak kartofel. Niezręcznie przerobiony obraz stał się wiralem i zdecydowanie przegolił popularnością oryginalny fresk. Na całe szczęście w całej tej historii to obraz nie miał dużej wartości historycznej czy artystycznej. Teraz na pewno ma dużą wartość memiczną. I we wrześniu czeka nas kolejny klasyczny mem, czyli przesadnie przywiązana do nas dziewczyna, która kontroluje nas we wszystkim, co robimy, a za samą myśl, żeby nas rzucić, będzie w stanie nas... No nawet lepiej się nie zastanawiać, co byłaby w stanie zrobić. Dziewczyna na tym memie to youtuberka Leina Morris, która nagrała parodię piosenki Justina Biebera Boyfriend, gdzie śpiewała o tym, co by robiła, jakby była twoją dziewczyną. I wouldn't call it jealousy, just looking out for you. Reading all your texts, watching everything you do, nag, 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 on you. Film ten rzuciła w czerwcu 2012, a jej opętany uśmiech z początku filmiku stał się idealnym podkładem pod robienie memów. Leina potem jeszcze długi czas kontynuowała odgrywanie swojego zaborczego alter ego. Kręcę mowę, atakuj! Gangnam Style. Fenomen internetu, wpadająca w ucho koreańska nuta z dziwnym teledyskiem w błyskawicznym tempie podbiła internet. Psy w pół roku wbił wtedy miliard wyświetleń jako pierwszy materiał w historii YouTube i dopiero Baby Justina Biebera osiągnęło kolejny miliard, ale dopiero 2,5 roku później i mówi to samo za siebie. Przy nabijaniu wyświetleń tego klipu na YouTube rozpoczęto również działania mające na celu osiągnięcie wartości 2 miliardów 147 milionów 483 647 wyświetleń, żeby zawiesić cały serwis, który zawaliłby się pod własnym ciężarem, niczym wybuch supernowej. Skąd wzięło się to przeświadczenie? Otóż YouTube wyświetlał liczby w limicie 32-bitowym i to właśnie wspominana wcześniej liczba była maksymalną. No ale niestety, mądrzy programiści Google'a zdążyli w międzyczasie zmienić limit na 64 bity
I teraz kolejny krok, żeby zniszczyć YouTube, to jakiś film musi osiągnąć liczbę 9 trylionów 223 miliardów 372 bilionów 36 miliardów 854 milionom 775 808 wyświetleń. Czuję, że się schlałem od czytania samej tej liczby. Liczę właśnie na to, że film, który teraz właśnie oglądacie, tyle wyświetleń wbije. Poza internetem Gangnam Style leciał wszędzie, w radiu. Taniec teledysku również tańczony był wszędzie. Teraz trochę to cringe, ale bądź co bądź, na tym polega chyba każda moda. Zalegi ze marihuanę? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Pod koniec roku 2012 wiralem stało się zdjęcie uśmiechniętego gościa, którego oczy jednoznacznie wskazują, że jest alergikiem i zrobiły mu się trochę zaczerwienione. Chłopak ten na zdjęciu zaczął jednak funkcjonować jako mem przedstawiający osobę totalnie zbakaną i teksty, jakie wygaduje, przede wszystkim przestawiając wyrazy w zdaniu, bo jednak mając tę alergię bardziej myśli się o jedzeniu niż o tym, co się gada. W polskim internecie mem ten stał się popularny jako Zjarany Zbyszek, oryginalnie nazywa się on jednak Ten Guy. Dlaczego tak? Otóż ten to najwyższa liczba w skali od 1 do 10, po angielsku najwyższy to oczywiście the highest. High po angielsku, oprócz znaczenia normalnego, czyli że wysoki, oznacza również kogoś porządnie zjaranego, dlatego został on uznany za Ten Guy'a. Co ciekawe, kim jest Zbyszek, dowiedzieliśmy się dopiero po 10 latach. Jest to Brytyjczyk Connor Sinclair, który w 10. rocznicę wrzucenia zdjęć na Reddita założył Twittera oraz kanał na YouTube. W grudniu Radom, podobnie jak większość miast w Polsce, zorganizował miejską wigilię dla mieszkańców, gdzie z założenia mieli przyjść biedniejsi ludzie, spotkać się, zjeść wystawione przez miasto jedzenie i spędzić miło grudniowy wieczór. Stało się jednak inaczej, bo radomiacy rzucili się na wystawione napoje Zbyszko 3 cytryny, niczym ośmiolatki na lody ekipy. Kamera uwieczniła zmagania jednej pani, która potężnie się gimnastykując zgarniała butelki tego pysznego napoju. Jej zachowanie zostało bardzo mocno pociśnięte w internecie, memiarze nie mieli litości i na przeróbkach kobieta ta zabierała napój komu tylko dało się zabrać. Sam fakt, że Radom oraz Sosnowiec i Łódź stanowią polski trójkąt bermudzki, na pewno nie pomógł w zwalczeniu tej złej sławy. I to tyle roku 2012. Według mnie obfitował on w bardzo dużo memów, które istnieją do dzisiaj i które są kojarzone do tej pory. W grudniu, wbrew temu co się działo, świat wcale się nie skończył. W ogóle ciekawi mnie, jak mniej więcej wyglądał wasz rok 2012. Czy używaliście wtedy normalnie internetu na co dzień i też cisnęliście bekę z tego, co było na czasie? Dajcie o tym znać w komentarzach. Na razie.